Powiem wam od razu szczerze, że bałem się ponownego seansu Titanica, tym razem w kinie. Nawet nie ze względu na metraż, bo przy filmach Jamesa Camerona trudno się nudzić, ale przede wszystkim przez ogrom emocji i wzruszeń, które ten film funduje. Pamiętam z dzielonych na części seansów w telewizji, że zawsze ta podróż Titanica od portu w Anglii do starcia z górą lodową kończyła się dla mnie takimi emocjami, których nie chce się na co dzień dostarczać. Piękna tutaj sporo, ale koniec końców Kate Winslet zrzucająca ze swoich drzwi Leonardo DiCaprio to bomba uczuć wybuchająca niemal za każdym razem. No właśnie, bo do Titanica nie wracałem od lat i bałem się, że oglądanie tego filmu w tym momencie może obalić kilka mitów i sprawić, że moje wspomnienia o tym doświadczeniu przejdą poważną próbę. Na szczęście okazało się inaczej. Znowu mogłem zapłakać, a James Cameron udowodnił któryś to już raz, że jego filmy się nie starzeją. Kwietnia 1912 roku brytyjski transatlantyk typu Olympic brytyjskiego towarzystwa okrętowego White Star Line uderza w górę lodową u wybrzeży Nowej Fundlandii, co spowodowało śmierć ponad 1500 osób. Dziewiczy rejs w kierunku Stanów Zjednoczonych miał być czymś wspaniałym, a najdroższy i najbardziej zaawansowany technologicznie statek tamtych czasów miał wszystkich bezpiecznie dostarczyć na miejsce. Tak się niestety nie stało. Natomiast w 1997 roku James Cameron postanowił opowiedzieć tę historię, tworząc najdroższy i najbardziej zaawansowany technologicznie film swoich czasów, tworząc wzór na niemal doskonały blockbuster. W kilka tygodni stał się najlepiej zarabiającym filmem w historii Stanów Zjednoczonych, a niedługo potem osiągnął zarobki na poziomie miliarda dolarów, co czyni Titanica pierwszą taką produkcją w świecie kina. Był to prawdziwy fenomen, a doświadczenie Titanica było bardzo intensywne w każdym kraju na świecie, ale jednocześnie bardzo różne. Jak wspomniałem na początku, seanse Titanica pamiętam z naszej telewizji, gdzie produkcja dzielona była na dwie części, a emocje raz buzowały, a raz znajdowały swoje ujście, gdy akurat pojawiały się reklamy. Możecie się z tym zgodzić lub nie, ale to w jakiś sposób manipulowało odbiorem, a czekanie na drugą część kolejnego dnia przypomina może oglądanie na raty filmu ze streamingu, ale to też przecież wpływa na to, jaka jest nasza recepcja dzieła. Nieprzypadkowo przecież Titanic tworzony był z myślą o kinowym doświadczeniu i chodziło o to, żeby dostarczyć tych wszystkich wrażeń podczas jednego posiedzenia. Przy okazji 25. rocznicy filmu wreszcie dane było mi zobaczyć Titanica tak, jak przykazano. I powiem krótko, piękne to było. Łatwo jest przypisać Titanicowi sukces na bazie ikonicznych elementów, jak choćby znalezienie się na pokładzie pochodzącego z niższych warstw społecznych Jacka i późniejsza jego romantyczna relacja z arystokratką imieniem Rose. Zakazana i pełna namiętności miłość, która przerwana zostanie przez katastrofę statku i właśnie ten pełen rozmachu moment tonięcia Titanica, który zabierał ze sobą setki istnień. Dorzućmy do tego warstwę muzyczną Jamesa Hornera i tytułową piosenkę Celine Dion, a wyjdzie nam mieszanka doskonała. To jest jednak droga na skróty, bo film Camerona ma w sobie znacznie więcej niż to, co widać na jego powierzchni. Popularność filmowego Titanica nie wynika z jego estetycznych walorów, ale w dużej części z różnorodności i nadspodziewanie dobrze połączonych elementów. Jest to wciągająca rozrywka, ale też film co chwilę zmieniający nasze nastroje. Gdy Jack rysuje nagie ciało Rose, czujemy zupełnie inne emocje niż w momencie, gdy ta próbuje siekierą rozwalić kajdanki pętające Jacka, a następnie uciec z nim z tonącego statku. Jeszcze inne emocje pojawiają się w sytuacji, gdy już jest praktycznie po wszystkim. A mówiąc to, sam czuję ciarki, gdy ciało Jacka stopniowo zamarza od lodowatej wody, a Rose pozwala mu spocząć na dnie oceanu. Dzisiaj Titanica darzymy oczywiście wielką estymą, ale w 1997 roku, czyli w roku premiery, nie wszyscy krytycy tak przychylnie wypowiadali się na temat filmu Camerona, a nawet do dzisiaj punktuje się wady tego filmu. I jasne, nie jest to arcydzieło, ale też nie o to chodzi, żeby film tak wspominany i wywołujący takie emocje musiał być idealny. To niemal doskonały przepis na kasowy sukces, ale właśnie dlatego Titanica lepiej ogląda się sercem niż rozumem. Dzięki temu lepiej może wybrzmieć los fikcyjnej pary młodych ludzi, których wspólna przygoda zaczęła i skończyła się na Titanicu.
W recenzjach wspominano również, że Titanic ma prostą fabułę romantycznego melodramatu, a także, że wybijał się jedynie aspektami produkcyjnymi i ostatnią godziną, mającą w sobie epicki rozmach. Ostatecznie jednak dochodzono do konkluzji, że te mocne strony przysłaniają gorsze, a ogromna charyzma młodego Leonardo DiCaprio pozwoliły sięgnąć po wówczas nieosiągalne. Wspomniałem na początku o wzorze na blockbuster idealny, więc jeszcze do tego szybko wrócę. Chodzi o znakomity balans wyważenia wszystkich kluczowych elementów, tak by dana gatunkowa tkanka nie przysłaniała innej. Tutaj mam na myśli melodramat i katastrofę i łatwo byłoby mniej doświadczonemu lub uzdolnionemu twórcy stracić z radaru Jacka i Rose. Jednak Cameron tych błędów nie popełnił i rekonstrukcja zdarzeń, a jednocześnie prowadzenie fikcyjnych losów tych postaci tworzy wyjątkową, wspólną całość. No! I said no! Mówiono, że Titanic jest niezatapialny, a ostatecznie niestety jego szczątki spoczęły na dnie. Niezniszczalna jest jednak na szczęście historia, pod warunkiem, że przekazywana jest dalej, i to niezależnie od formy. James Cameron wybrał do tego celu stworzenie ogromnego widowiska, które zbudowało świadomość ludzi o katastrofie z 1912 roku. Nie jest to łatwy film dla osób wrażliwych, właśnie ze względu na wszystkie te emocje, bo chociaż wiemy dokładnie, co się wydarzy, zanim w ogóle film się zacznie, to jednak trudno obok tego wszystkiego przejść obojętnie. Ale to jest chyba właśnie ta magia kina, prawda? Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!